Ja gucken nicht jetzt für ihn. Nie ma pytań, to sobie tak posiedzimy i popatrzymy na siebie. If there are no questions, we can sit and look at each other. Bardzo ładnie tak. O ludziach, którzy praktykują przez dłuższy czas, a potem czują się rozczarowani i odchodzą. So, because I had some experience practicing in a Japanese school, as I told you. Mam doświadczenie, jak ci mówiłam, w praktyce też w Japonii. So, in a Japanese tradition, the one I was in this Rinzai kind of temple. W szkole, czy tam w świątyni Rinzai, w której byłam. So, they kind of push people for experience as soon as possible. Popychają ludzi w stronę doświadczenia. So they have some kind of breakthrough. Jak tylko się da, by osiągnęli jakiś rodzaj przełomu. So it's kind of very strong. I cannot say direction of the practice, but just like there is some kind of like a pressure on like making people make as soon as possible, as strong as effort as possible, so they can have some like experience. Więc chodzi o to, że jakby metoda polega na tym, by jak najmocniej popychać ludzi w stronę jak najmocniejszego wysiłku, by jak najszybciej mieli jakieś doświadczenie w praktyce, doświadczenie. So, because they believe what you need to have some experience to really know what practice is and then you can actually start practicing. To jest ich kierunek, bo jest tam takie założenie, że dopiero po jakby osiągnięciu takiego doświadczenia możesz de facto zacząć praktykę. To dzięki niemu wiesz, o co w praktyce chodzi. In our school we kind of don't really have that type of approach. W naszej szkole nie mamy takiego podejścia. It's much more like a gradual process. Raczej chodzi tu o bardziej stopniowy proces. Kind of like getting familiar with this, don't know, and like slowly. Takim zapoznawaniem się, przybliżaniem z tym obszarem, nie wiem, i wzrastaniem w nim. So, like, from what I've seen with people that I'm practicing with and myself, so it's just like both of those like approaches have some good points. Więc to, co widzę u innych i też u siebie, że oba te podejścia mają swoje mocne punkty. Like in but in our school, if this is kind of create some sort of attachment, if you want something quickly. Bo z perspektywy naszej szkoły to może tworzyć rodzaj przywiązania, jeśli chcesz szybko coś osiągnąć. I że to jest jakby problem i hindrance. That it's gonna be a problem or przeszkoda w praktyce. Anyway, so just like, what do you think about this? Because sometimes my feeling is like, because people practice for a long time and they don't taste anything like from the practice. Co myślisz o tym? Bo so they kind of start to think and there is nothing to it. Wydaje mi się, że jakby z kolei w naszej szkole wiele osób nie ma żadnego doświadczenia przez długi czas. I to może zniechęcać ich do praktyki. And they just kind of I wtedy po prostu odchodzą. So what do you think about this? Because I don't have any particular like view of it. It just I think it's just two different co myślisz o tym? Schools and the, bo jakby ja nie mam jakiegoś właśnie jasnej preferencji odnośnie tych dwóch stylów, ale chciałam o to zapytać. Ja myślę, że praktyka w szkole Zen Kwanum jest dla dorosłych. I think that Kwanum School of Zen Practice is for adults. W naszej szkole dajemy bardzo dużo wolności. We give a lot of freedom to people. Uczeń nie jest zmuszany do niczego. And the student is not forced to anything. Każdy może praktykować jak chce. And everybody can practice the way one wants. Nawet nie trzeba być członkiem szkoły, żeby tu praktykować.
You don't have to be a member to practice here nor pay your dues. Nie ma żadnych zasad, czy ktoś chce przychodzić raz na miesiąc, raz w tygodniu, czy być mieszkańcem. Whether you want to come once a week, once a month, or become a resident in Falun. Czy przyjść na Jomenjongjin raz na 10 lat, czy co roku siedzieć całe Kyolcze. Or come for Jomenjongjin every 10 years, or maybe you rather sit every Kyolcze. Nauczyciele raczej przeważnie nawet nie mówią, co jest lepsze, a co nie. Usually teachers don't tell you what's better or worse. Dlatego, bo to jest praktyka dla dorosłych. Because it's a practice for adults. To znaczy, każdy decyduje o sobie. That means everybody can decide for oneself. Szybkie osiągnięcie jakiegoś doświadczenia nie jest zakazane w szkole Zen Kuan. And a quick attainment or experience is not prohibited in our school. Jak wszyscy wiecie, mistrz Zen Sung San, zanim w ogóle zaczął uczyć się medytować, as you all know, jak tylko go ogolili mu głowę. Zen Master Sung San, before even starting to learn how to meditate, just as soon as they shaved his head. Od razu poszedł na bardzo ostre, solowe studnie do Zen. Straight for 100 day solo retreat. Bardzo ekstremalny. Very rough and extreme. I osiągnął świecę. And he got enlightenment. Także bardzo krótki czasie, w bardzo młodym wieku. I rok później został mistrzem Zen. And it was in a very short time, in a very young age, and soon after he became a Zen master. Błyskawiczna kariera. Instant career. Więc to jest dozwolone. And it's allowed. ale nie mówimy wszystkim, róbcie tak samo jak DeSansa. Nie wysyłamy każdego człowieka, który przychodzi na wprowadzenie. Teraz idź na góry, jedz tylko igliwie sosnowe i śpiewaj przez 20 godzin dziennie wielką darani. We don't push newcomers who just came for the workshop. You know, now immediately you have to go to the mountains and you have to eat only pine dust and then you know for you have to chant for many hours a day. Ponieważ prawdopodobnie poszlibyśmy do więzienia w związku ze skutkami tego, co by się zaczęło dziać. We might end up in jail due to the results of what happened to this bodies, to the person. Ta historia o DeSansanimie ma swoją drugą stronę. This story about DeSansanim has its side effects. And on nie był jedynym mnichem, który poszedł wtedy na to studniowe odosobnienie. Raz z nim poszedł drugi mnich. The only monk that went for that retreat. W pobliżu w drugiej takiej chatce robił to samo. There was another monk who went with him and in the hut nearby he followed the same routine. I ten drugi oszalał. And the other guy got crazy. Jego kariera się skończyła. And his career finished. Więc before it even started. Tego nie napisano w żadnej książce. To jest ta ciekawsza historia. Przeważnie wszelkie książki mają charakter promocyjny. Usually many publications have this marketing strategy. Więc piszemy te ładne historie. So we tend to write cute stories. Ale są inne historie też. But there are other stories too. Także ja na przykład w początkowym okresie praktyki byłem bardzo zawzięty. For example, myself in the beginning of practice, I was very fearful, jak pewnie, determined. Pewnie wielu z was. As probably many of you used to be. Praktykowałem od rana do nocy i przez całą noc. I practiced from the very, you know, morning till the night. Kwansą boso cały czas. You know, budziłem się, night. Tylko budziłem się kwansą boso. When I was waking up at night, kwansą boso. Doszedłem do tego, że potrafiłem rozmawiać z ludźmi i cały czas and, powtarzać kwansą you know, boso. I had this face when I was talking to people with kwansą boso in the background. Jak spałem, to śniło mi się powtarzanie kwansą boso. Sleeping, kwansą I was repeating kwansą boso, dreaming about it. Również byłem bardzo zawzięty na konganę. Also, I was really like determined towards Kongan practice. To było związane z ambicją.
And that was related with my ambitions. Oczywiście z entuzjazmem, z tym, że mi się to strasznie podobało. Also with enthusiasm and with the fact that I really enjoyed it. Ale również z ambicją. But also ambition. Na moim pierwszym Kielce. During my first Kielce. Jak robiliśmy Kinhin. When we were walking in Kinhin. W trakcie chodzenia Kinhin układałem sobie swoją umowę Inka. During my first Kielce, when we were walking in Kinhin, in walking meditation, I was really putting together my Inka speech. Bo zrobiłem już parę konganów. Because I did pass a couple of kongans. Dowiedziałem się, ile ich trzeba zrobić, żeby I learned how many you have to pass to get Inka. Przynajmniej tak wtedy ktoś mi powiedział, że somebody jak zrobisz te kongany, told me that. To dostaniesz przekaz. He told me that you're gonna get. No to przeliczyłem sobie i wyszło mi 3 lata. I counted. Yeah. And it turned out that for me it's gonna be 3 or 4 years. Więc. Co ciekawe, kiedy ostatecznie, jak mówiłem tą Inka, to ona była z grubsza oparta na tym, co sobie ułożyłem. What's interesting, when I gave this Inka talk, it was roughly based on what I, you know, scrambled together during this first Kielce. Ponieważ potem zapomniałem o tym. Because I forgot about it later. I wieczór przed moją ceremonią Inka. And an evening Kun Popsaniem, który miał ceremonię razem ze mną. Kun Popsaniem, who had the ceremony with me. Zapytał mnie, czy masz napisaną swoją mowę Inka. He said, did you write your Inka speech? Yeah. And I said, oh. Mowa Inka. Inka speech. Co mam powiedzieć? No to przypomniałem what sobie. What am I gonna say? So I, you know, I had something handy. I remember. Okazało się, że właściwie da się tego użyć. It turns out, it's usable. Ale wtedy Andrzej Popsanim, dzisiejszy Chonghae Sansanim, dał mi jedną bardzo dobrą radę. Then Andrzej Sansanim, Popsanim, then Chonghae Sansanim right now gave me advice. Powiedział, rozgrzewaj się powoli. He said, speed up or heat up slowly. To wtedy dłużej przetrwasz. Then you're gonna survive longer. To będzie miało większą wartość. And it will have a greater value. Więc jak się ostro kuje żelazo. So when you heat iron roughly. Może się udać i możemy zrobić bardzo szybko, bardzo dobry, ostry miecz. It can work out and very fast you can make this very, very beautiful sword. The Sansanimowi się udało. And the Sansanim succeeded. Ale to również może pęknąć. But it can also break. I wtedy trudno będzie zrobić z tego cokolwiek. And it's gonna be difficult to turn it into anything useful. A to nagrzewanie powoli. And this slow process of heating up. Trwa dłużej. Lasts longer. Ale jest pewniejsze. But is more firm. Tak uważam. This is how I. Believe. Dziękuję.